Siemanko widzowie, trochę nawbijaliście łapek, trochę nawbijaliście subskrypcji i po podliczeniu tego wszystkiego wyszło, że dzisiaj otwieramy 23 paczki 75 plus razy 5 przynajmniej, bo, bo może jeszcze sobie takowe zrobimy, ale poza tym znów mamy do zrobienia rozbudowę 85 plus razy 10, rozbudowę 90 plus razy 7, czy coś jeszcze ciekawego poszukamy za chwilę, ale jest jeszcze tego barela, którego no trzeba mieć, trzeba go mieć, także w Widzowie, lecimy z otwierankiem. Oczywiście zostawcie łapeczkę do góry, jeżeli materiał wam się spodoba i możecie napisać w komentarzu jakiś kolejny deal może, który byście chcieli ze mną zawrzeć. Zostawcie subskrypcję, żeby być na bieżąco z kolejnymi filmami. Wbijajcie na Discorda, na Instagrama, linki w opisie. I możecie zapytać, czemu jest 26 paczek, a nie 23 z tymi piłkarzami. A to dlatego, że odebrałem nagrody za skład Battles. No i dostałem tam... Złoto 2 tam miałem chyba. I dostałem tam jakieś... Dwie wymienne paczki i jedną paczkę z kartą Team of the Season, także oczywiście to też sobie otworzymy. Miałem trochę pohandlować na weekendzie, ale no nie robiłem tego za dużo, po zmontowaniu tego filmu trochę sobie pohandluję, no bo przydałoby się coś podczas tego weekendu zarobić, poza tym co zarobiliśmy za grę Food Champions, ale mam dużo kart pochowanych po klubie. Takich, których mogę sprzedać i na których mogę zarobić pesos, także to mi się podoba. No a my otwieramy i widzowie możemy zrobić tak, że pokażę wam każdą taką paczkę, z której, która po prostu się zwróci, nie? Czyli tam musiałoby być chyba. 83 plus to nie, to takich nie będę pokazywał. Takich nie ma sensu. Każdą 85 plus wam pokażę, albo każdą z walkoutem. Z zobaczymy. Zobaczymy za chwilę. W pierwszej nie oddało. Mamy pierwszy walkout i jest to Inform Mutinio 83. No, no, gdzieś do przepałki się przyda, no oczywiście. Kolejna paczka, kolejne ekrany, a tutaj znajdziemy. Fodena 84, no w sumie mogę tą paczkę pokazać, bo, bo czemu nie? Bo poza tym jest Onana, no i, oj, nie, nie ten, nie, nie, nie to kliknąłem. No i dwie osiem dwójki jeszcze tam znaleźliśmy. Ten Neto na rynku to nawet 4000 kosztuje, więc pod SBC gdzieś może nam się przydać i nie będziemy musieli go kupować. Ajajaj. Ale Fred, no to też nie jest zła karta oczywiście, przygarniemy. Karta Team of the Season, jak już wyskoczyła ta Brazylia... No to naprawdę, o, ale fajny zestaw 8-3, to mi się podoba. Jak wyskoczyła ta Brazylia, to już wiecie, w głowie Neymary, w głowie Winicjusza, na zawsze to nie są oni, nie? Za każdym razem to jest ktoś inny, a tutaj czy coś ciekawego, czy 8-3? No 8-3. Kolejne ekrany, czy chociaż 8-5 będzie? Nie będzie, kolejna 8-3. O, mamy kartę 8-5, dwie paczki z rzędu nie dało przed chwilą nic. A tutaj Zomer 85, także 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 gitówa. Mamy pierwszy złoty walkout, Castels 86. No mogłoby trochę nawrzucać tych 8 szóstek, 8 siódemek i 8 piątek. Nie powiem, że nie, bo oczywiście, o jeszcze 8 trójka do zestawu także Cox, ale duplikat już niewymienny. Więc to to mi się nie podoba. Ale no mogłoby tych kart nawrzucać, bo bardzo mało ich mam w klubie. Więc no, wypadałoby to uzupełnić, nie? No chyba, że chcę dawać same gigantycznie wysokie overa, ale to, to się nie obraże. Ale no, paczka bez ekranów, to do takich nie chcemy oglądać. I znowu Wilson. Trzeci raz z rzędu ten Wilson. I, I znowu go muszę wywalać. Co jest grane? W końcu jakieś ekrany, no pokażę Wam to, bo mimo, że to jest 8-3 Lemar, to przez kilka paczek z rzędu nic nie dawało, tylko same duplikaty Wilsona. Więc, więc nie jest za ciekawie. Początek wydawał się obiecujący, ale teraz to nie jestem jakoś dobrze nastawiony do tych paczek. Po streamie byłem, faktycznie, jakoś dobrze nastawiony. Po tych dwóch, co otworzyliśmy, czy tam trzech z początku, też byłem nastawiony. Nie pamiętam, w której był ten Fred. A, a, teraz nie jestem pozytywnie już do nich nastawiony, no ale i tak to się zwraca, nie, bo zobaczcie, że, no tutaj ten haler w duplikacie, no to to musimy niestety wywalić, bo go mamy niewymiennego, ale 5 złotych rzadkich kart dostajemy, które no, można kupić na licytacji po 1000 końców, więc to jest 5 koła. za srebrne rzadkie 500 końców dawałem, może 600, no to powiedzmy, że całe to SBC zamykamy w granicach 7000, no i taki brozowicz nawet, 8-4, zwraca całą paczkę, bo 8 czwórki, 6-7 tysięcy mniej więcej no ale dostajemy również cztery inne karty, które możemy znowu przemielić na piki i znowu jest szansa na otrzymanie jakiejś wyżej ocenionej, wyżej ocenionej karty no dobrze powiedziałem, więc to SBC jest naprawdę dobre i nie wiem czy to nie jest obecnie najlepsze SBC do takiego grindowania, nie? Wiadomo, że te srebrne karty, oj dużo duplikatów no, no tutaj to jest problem, chyba że byście, ale jednego mamy tego, tego mamy wymiennego, także wystawimy, ale no to no po prostu, jak macie jakieś duplikaty, na przykład, no to, no to fajnie można to wiecie mieszać z pikami, nie? Otwieracie sobie to, cyk, dostajecie 5 kart, jak dostajecie duplikat, to wrzucacie do pika, no i robicie pika i, i tyle, no I, i nie marnujecie żadnej karty. A tutaj Griezmann 86, no widzowie, słuchajcie, powiem wam tak, jestem w stanie zaryzykować stwierdzenie, jeszcze 8 czwórka że to SBC jest obecnie najlepszym SBC w całej grze, patrząc yy, na to, co teraz mamy obecnie, nie? Mamy kolejną kartę Team of the Season, jest to Francuz, no i oczywiście, że nie jest to Mbappe, jest to Monią 92. Nie dałem się już nabrać na Mbappe, póki PSG, albo Benedera, póki nie było herbu PSG, ani herbu tego, ani, ani herbu yy, Monaco, to nie dałem się nabrać, ale niestety znowu dwa duplikaty, które musimy wywalić. Nie, no widzowie, słuchajcie, w pięciu paczkach pod rząd, czy tam czterech, nic nie trafiłem, prawda? Ale, no, co cztery, co pięć paczek mamy jakiś fajny walkout. Teraz dwie paczki z rzędu mamy walkout. Pedro por 89, on ma, no, właśnie. trwiliśmy dwa tocy. No nie, no, to jest najlepsze SBC aktualnie w całej grze. Naprawdę. I jak trafiacie sobie te duplikaty, to bez kitu. Nie marnujcie tych kart, tak jak ja, bo ja ostatnio trochę mało czasu mam, więc no, gdybym miał więcej czasu, też bym tego nie marnował, tylko do pika wrzucał i byśmy otwierali paczkę, jak byłby duplikat, to duplikaty w pika dajemy i, i tyle, nie? Żeby nie marnować. Ale serdecznie polecam, serdecznie polecam. Da się to całe SBC... Znowu Wilson, po raz piąty. Da się to SBC zrobić w granicach 7 tysięcy, zwrot jest przynajmniej 5 tysięcy, no i tutaj mówię po cenach licytacji, nie no wiadomo, może się niektórym nie chcieć tego licytować, tylko wolą zdejmować skup teraz, no i na te 50 licytacji nie wygracie wszystkich, tylko pewnie jest 20-30, może trochę mniej, zależy od godziny, no ale, widzowie, to SBC, yy... Co jest? Dobra, naprawiłem. No to SBC, powtórzę, chyba to po raz trzeci albo czwarty. To jest najlepsze SBC, jakie obecnie mamy dostępne w grze razem z player playerpikami do grindowania kart. No to po prostu jest niemożliwością, co można fajnego z małego budżetu wykręcić. No bo powiedzmy, że wydacie 100 tysięcy, nie? Wydajecie 100 koła na to. No i macie takich paczek 10 tysięcy, podzielić to na 100 tysięcy, podzielić na średnio 7 tysięcy za paczkę. No to wychodzi 14 paczek. 14 paczek, na pewno jakiś walkout wypadnie. Nie jestem w stanie uwierzyć, że nie wypadnie żaden walkout. Karty 8, 4, 8, 3, 8 5 do przepalenia wypadną. A rzadkie wrzucacie w pika i grindujecie swój klub. Także naprawdę polecam robienie tego combo SBC-owego, SBO, SBC-owego, jakoś tak. Ej, moment, 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 moment. Czy tam nie pisało, że Toc 90 ma wypaść? Coś tu się popsuło? Nie no ja sobie to sprawdzę w tym momencie no, na nagraniu, bo czuję się oszukany. Aha, przepraszam, zdbaniłem trochę, bo było napisane max 90 oceny, a nie minimum 90, także przepraszam, ale no też się ziut przyda, też ziuta przepalimy. Jeszcze sobie zaglądniemy do podglądu, bo skoro dają, no to oczywiście, że to zrobimy, ale nie ma nic. No i w tym momencie przechodzimy do zrobienia. Jakże zacnej paczki. 85 plus razy 10, no a później zrobimy 90 plus razy 7 i, i coś jeszcze trzaśniemy, nie? Na 100%, coś jeszcze trzaśniemy. Ale zanim zabiorę się za tą rozbudowę, to mogę mieć dla was kolejny deal, widzowie. Jeżeli wbijecie 223 łapki, to zrobimy sobie historię ikon 93 plus do wyboru, czyli takiego ofensywnego optimuska jednego z trzech. Oby coś fajnego stamtąd wypadło, no i widzowie jednak zajdą małe zmiany w tej serii, gdyż zadecydowałem, że jak wbijemy ten skład 197, to będziemy dążyć do składu 198, wiadomo, ale w międzyczasie będziemy sobie tworzyć taki jak najdroższy grywalny skład, nie? Nie, żeby tam rzucać właśnie tego toty lewego, który średnio jest grywalny i tak dalej, tylko postaramy się zrobić to jak najwyżej, jak najlepiej z oceną, czyli najlepiej 198, i żeby to było jakoś fajnie grywalne, nie? No bo na przykład takiego Hulita, którego, no, moglibyśmy pozyskać myślę, że za jakieś 400 tysięcy, jakbyśmy, jeżeli byśmy grindowali właśnie te SBC, o którym przed chwilą wspominałem, czyli 75 plus razy 5 i później z tego co tam wypadnie Player no a foder wiadomo przeznaczali na tego hulita, to naprawdę myślę, że w 400 tysiącach moglibyśmy się zamknąć, nie dlaczego mam takie problemy z wysławianiem się dzisiaj, może to po wczoraj, jeszcze mnie trzyma, ale, ale no naprawdę, możemy sobie nawet streamka z czegoś takiego zrobić, jeżeli macie ochotę, z takiego grindowania i sprawdzania ile będzie nam na przykład potrzebne kar Wydać na to SBC, żeby ukończyć. Powiedzmy takiego hulita. Także dawajcie znać w komentarzu co o czymś takim byście sądzili. A ja w tym momencie przepalam taki zestaw na paczuszkę 85+. Może coś ciekawego w końcu z tej paczki nam zarzuci. No tak zazwyczaj sam foder nam leciał. Nic jakiegoś mega przydatnego. Oczywiście karta Team of the Season. Ale jest to Immobile, którego już mamy. Którego przepalaliśmy wczoraj. i Który do nas wrócił. I teraz wrócił podwójnie. Ale czy coś poza tym Immobile... No Tavernier 898786. No fajnie, że informy, ale no ale ale nie jest to jakaś paczka marzeń, nie? Na pewno nie jest to paczka marzeń. No ale karty przydadzą się do recyklingu. To też trzeba będzie zrobić to SBC bo dwa słapy tu są i trzeba będzie zadanie tam w tym kornecie zrobić, bo jest w kornecie jedno token, tego też jeszcze nie zrobiłem, no to trzeba będzie to zrobić, a teraz trzeba przepalić Immobile oraz inne karty na tą potężną paczuszkę. Zrobiłem jeszcze te dwa SBC o żeton przy okazji, żeby ich nie zapomnieć zrobić, bo mogłoby się tak zdarzyć, no a przy okazji dodatkowe paczki do otwarcia będą. Także żeton zawijamy. I zmierzamy do sklepu, do paczek, gdzie czeka na nas potężna paka 90 plus razy 7, ale jeszcze inne paczki, takie jakie widać. Yy, wszystkie poza tą właśnie dużą, złotą paczką piłkarzy premium są wymienne, więc zacznijmy od niewymiennej. Może jakiś fajny Totsik do przepalenia? Nie, niestety, 8-3 standardowo, 8-4, no to lepiej. Ostatnia wymienna paczka, w poprzednich zupełnie nic. Może w tej znajdziemy kartę, która wzbogaci nasz budżet o chociaż kilka tysięcy, no niestety nie. Chyba, że jakaś ten, jakaś 8-2 droga się nam trafi. No, Fabiański to droga 8 dwójka nie jest, ale za jakieś 3,800 powinien wpaść, także niby kilka tysięcy jest. Ale teraz gwóźdź programu przed nami: widzowie, Siedmiu piłkarzy z drugiej partii Futis 90. Otwórzmy więc i przekonajmy się, co w środku znajdziemy. Karta Team of the Season: Hyung Min-Son 95. Uuuu, ja no. Nie jest to traf, który mnie satysfakcjonuje, jakkolwiek powiem więcej. No, jestem delikatnie zawiedziony tym, co tu widzę. No, jest ten Dani Alves, ale w tym momencie to on już praktycznie nic nie kosztuje. Jest też DEPA, jest Firmino. No, karty wyglądają fajnie, ale na ten etap gry, przynajmniej dla nas, tylko do przepalenia. Widzowie, tylko do przepalenia to jest, ale jeszcze coś sobie zrobimy, jeszcze coś bym sobie otworzył, jeszcze czymś z miłą chęcią. Poprawiłbym sobie humor, i nie wiem, widzowie, czy nie zapolujemy tutaj na tego. To, co tu zmiennokształtny seria do wyboru. No, o to mi chodziło. Nie wiem, czy nie zapolujemy na na kartę Dinatale. Przez chwilę zapomniałem, jaką się nazywa. Dinatale, oczywiście, ten shapeshifter hero. Jakby do nas do klubu zawitał, to byłoby naprawdę milutko. No, kart za dużo nam, widzowie, nie pozostało w klubie takich ocenionych. Dosyć nieźle. Trzeba będzie parę player pików na pewno zrobić, żeby pozyskać jakieś karty, żeby tego barelle ukończyć. Bo chcę go dzisiaj zrobić i chcę sprawdzić, jak śmiga ten ziutas. Trzeba było tutaj trochę zadbać o zgranie, ale wszystko jest na miejscu. I odbieramy pika serie A. Oby tu był dinatale. No nie wiem, co takiego kozackiego poza typ dinatale właśnie może wypaść, ale przekonajmy się. Co znajdziemy w tym piku? Jest jakiś shifter, jest El Sharawi, którego mamy i którego będziemy musieli wykorzystać za chwilę w SBC o Barelle. No bo, no bo co, no, przepalimy, znaczy przepalimy, nie weźmiemy go jak ma najwyższą ocenę, a no weźmiemy i przepalimy w tym momencie. 8-6 skład tutaj tylko jest potrzebny. Więc to sobie zrobimy, przepalimy El Szarrałiego. Zapewne jeszcze jakąś inną wysoką ocenioną kartę będziemy musieli oddać. Moglibyśmy tego Markiniosa, ale na razie mi go szkoda. Dajmy El Szarrałiego, o dajmy tego Gomeza. No, no i to, to przepalę i zaraz się widzimy ponownie. Trochę pokombinowałem i mamy pierwsze SBC o Barelle ukończone. Wymianiamy to na paczkę. Paczkę piłkarzy Prime, ale no ważniejszy będzie ten Barella, nie? Na pewno ważniejsze jest to, żeby go mieć. El Szarał zawijamy do klubu z powrotem cyk? No i otworzymy sobie tą paczkę, nie? No bo co ją będziemy zostawiać? Taką, taką nieotworzoną. Może odda nam coś ciekawego, chociaż wątpię, bo tylko trzy rzadkie, złote karty. No właśnie, właśnie tak. Trzy playerpiki widzowie zrobiłem. Nie chce mi się na razie robić ich więcej, szczerze mówiąc. Jeżeli kart nam do tego bareli zabraknie jakimś cudem do zgrania, no to zrobię ich więcej, bo potrzeba tam dosyć wysokie zgranie, a te wszystkie karty no, kosztują naprawdę krocie w tym momencie. Najtańszy środkowy obrońca rzadki Serie A, taki 82+, jakikolwiek w ogóle obrońca Serie A, jest naprawdę drogi, rzadki, no 3,5 tysiąca trzeba zabulić, a za kiera takiego 8-3 to za 8 tysięcy nawet na rynku go nie było, więc więc no ceny chore, no tutaj te, te karty nie wiem czy nam jakoś bardzo pomogą może w klubie znajdą się jakieś te 8 8-0, 79 do zgrania, jakiś z Borusi czy to właśnie z Atletiką, no ale my przechodzimy tu i przepalamy Włochy minimum jeden potrzebny, 70, 65 zgrania, sorry więc, no, trzeba będzie trochę tutaj zamieszać. Coś nie, coś się w tym klubie znalazło do oddania, ale musimy zobaczcie co dać. Dwa tocy, jedną osiem szóstkę, no i reszta Januszy, żeby te osiem pięć w ogóle było. No ale, za tego Barelle, no, opłaca się chyba to oddać. Przepalamy i jest. Nicolo Barella, piękny, dziewięćdziesiąt którego za chwileczkę przetestujemy w Rivalsach. Trzecia liga, trzeba wygrane nabijać do nagród. No proszę bardzo. Futis Premium SBC, ależ to wygląda. Ależ on jest piękny. Nie wiem czy zagramy nim na SPD czy na SPO, żeby sprawdzić, ale ale najwyżej po prostu do niego podamy i będziemy nim biec całe boisko, bo ma 5 gwiazdek sztuczek, 5 słabszej nogi. Wszystkie statystyki naprawdę wybitnie oceniona poza główkami, ale ale to to chyba nie będzie nam potrzebne. No, ale żeby tego barelle pięknie stestować, zrobimy to w ten sposób, że podrzucimy tutaj Berardiego na skrzydło za Baila, za modricia wejdzie właśnie ten barella. No i El, El sharawi za Azarda na ten jeden meczyk. No Barella nie wiem czy zagości w pierwszym składzie na długo. Może jakoś przemyślę to ustawienie tych wszystkich kart, żeby ten barella w tym składzie był. No i, no i damy go na SPD w tym meczu. Nie będziemy go przesuwać na, na ten, na, na atak, czy to na jakiegoś SPO, tylko po prostu zagramy nim na SPD, ale tego barele będziemy sobie po prostu manualnie do ataku podłączać. No, na SPD to w sumie nawet lepiej, żeby go sprawdzić, bo w domyśle tam będzie grał. Jaki skład zaprezentuje nasz przeciwnik? Jest Rhys James, którego przepaliłem, jest Mount, którego przepaliłem, jest Dempsey, który nadaje się do przepałki, jest Diaz, którego mamy, Cancelo Toty mamy, Totsa, no, ogólnie skład wygląda fajnie, ale no 90% to tak naprawdę do przepałki by u nas poszło. No, ale dobra, lecimy, gramy, sprawdzamy, jak Barella będzie śmigał. Jest i on, Nicolo Barella, ależ to zrobił. Jeszcze raz zagrajmy do Berardiego. Z powrotem do bareli, niepotrzebny fake shot? Nie, potrzebny. Nadzialiśmy na karnego juta, barelom, także w porządku. No i sobie oczywiście wyegzekwujemy tego karnego barelą, tylko trzeba go tu znaleźć. No, karnych jakichś najlepszych nie ma, ale skoro wywalczył, to niech uderza. W ogóle to widzowie, gumka na padzie yy, na gałce mi się już zdezelowała trochę i. I w sumie to nie mam już tej gumki, gram na, na tym, na suchym joysticku, że tak powiem, ale nie przeszkodziło to w wykorzystaniu tego karnego barelli. 1 do 0. Przeciwnik oddał nam piłkę za darmo, więc możemy tym El im po prostu go lobnąć, nie możemy. Przeciwnik co chwilę oddaje piłkę. El i oj, miałem wciśnięty widzowie strzał, ale nie strzelił, jednakże udało się zdobyć bramkę. Kolejnym kliknięciu przeze mnie przycisku odpowiedzialnego za strzał 2 do 0. No nie jest to chyba jakiś przeciwnik najwyższych lotów. Na Barelle, na Barelle. Rainbow'a, proszę bardzo, oddało. Przerzućmy nad mountem. Niestety nie pykło. Nicolo Barella. Nicolo Barella. Myślałem, że zgubił piłkę, ale no on jej nie zgubi. Strzał z daleka. Alison miał z tym strzałem problemy. Może. O, oddał piłkę, jest rzut rożny. Ależ piękny ride, Nicolo, barelli, no właśnie, za dużo chciałem, za dużo chciałem i. i straciłem tą piłkę, ale koniec pierwszej połowy. No, prowadzimy 2 do 2. Gdybym nie bawił się tylko tym barelom i nie chciał tylko na tego barelle grać, to byłoby pewnie z 5 albo 6. Sami zobaczcie, przeciwnik nawet strzału nie oddał. Oj tutaj, nie ma bramki, jednak jest. Jednak jest bramka, no wybiegłem obrońcami, chciałem szybko odebrać piłkę i szybko zagrać ją do naszego dzisiejszego gościa specjalnego, czyli Barelli. Ale Barella już w posiadaniu futbolówki, ale bez sensu ją straciłem kompletnie. Barella ze świetnym odbiorem, no dawaj Barella, dawaj, dawaj, dawaj. Jedzie, jedzie. To się uda. Jakąś fajną brameczkę musisz za załadować. Piękny rajdzik, no i chyba lutniemy już sobie stąd, i nie ma bramki. A szkoda. Ale go tu przepuściłem, no jest 2 do 2. Dobra, widzowie, ja to po prostu szybko odrobię. Nie będę grał tylko na barelle. Zobaczcie zresztą sami jaki on ma pasek staminy w porównaniu do innych zawodników, no z tego powodu, że jest on bardzo mocno przez nas eksploatowany w tym meczu, ale no nie możemy oddać tego spotkania. Musimy załadować przynajmniej jedną brameczkę szybką, żeby przeciwnik się po prostu nie poczuł, nie? Aczkolwiek jest groźnie, Lukas 3. To, to musimy teraz dwie brameczki zaaplikować. No, nasza zabawa tym barellą może nam przynieść porażkę w tym meczu, ale a, ale obnie, ob nie Zagrajmy do komana, na Comana spokojnie do Davisa i to powinno być 3 do 3. Także jest bramencja. No, i jeszcze jakąś szybko kolejną wypadałoby zaaplikować. Przeciwnik oddał piłeczkę za darmo, także chętnie ją przejmiemy. De Bruyne do Komana. Koman, oj, krzywo zagrałem, ale na szczęście przeciwnik oddał nam piłkę z powrotem. Widzę, że wybiega El Sharawi. Heel to heel i mamy rzut wolny, który przydałby się wykorzystać. Ma ktoś lepsze, o może Barella ma jakieś fajne rzuty wolne. No dobra, trochę gorszy niż El Sharawi, ale spróbujemy tym Barellą lutnąć. Przeciwnik przysunął się bramkarzem. A spróbujemy, może po długim słupku. No, dajmy po duszy, na zielonym i prawie gol, poprzeczka. A jajaj, tak blisko, a jednocześnie tak daleko. No, może gdybyśmy strzelali tym co ma lepsze wolne, może by to wpadło? No, a przeciwnik ma problemy z wyprowadzeniem piłki spod własnego pola karnego. No, może nam to oddać. Teraz podaje nam prosto na głowę de Bruyna. obrońcom, El-Sharawi, szybciutko i cztery. No, czyli, czyli tak jak się spodziewałem, że uda nam się te dwie bramki strzelić, no i, no i wygrać ten mecz. No bo już raczej tego nie oddamy. Nie będziemy już aż tak bawić się tym barellą. No bo, no bo szkoda przegrać taki mecz. Na pewno szkoda. Ostatnia akcja tego meczu. Dawaj, barella. Jak już masz piłkę, to możemy tobą przebiec całe boisko, ależ piękne elastiko. Idealnie w timing. Dwa bol role. Wrócimy. Zaraz, się jakoś zejść do środka. Ale nie mamy za bardzo czasu. No właśnie, chciałem. Chciałem jeszcze wrócić się na skrzydło i zejść później do środka, żeby nie wracać bliżej środka boiska. No bo że sędzia by nam po prostu skończył ten mecz. Ale, ale i tak go skończył, bo straciliśmy piłkę. Ostatecznie 4 do 3. No szczerze mówiąc, naprawdę widzowie, nie był to trudny mecz. Zresztą sami zobaczcie posiadanie piłki, ilość strzałów. Tylko, tylko graliśmy po prostu na tego barelle, Staraliśmy się jak najbardziej uwidocznić jego najlepsze cechy. No i muszę powiedzieć, że naprawdę karta tego Bareli jest świetna, mogę polecić, warto go zrobić. No a my w tym momencie przechodzimy, zrobić player pika na koniec odcinka, bo na koniec każdego odcinka robimy... Player Picasa. ale zanim tego player, player Picasa zrobimy, to serio widzowie, jak mówiłem wcześniej, dajcie znać w komentarzu, co sądzicie o streamie zgrindowania właśnie tych rozbudów 5x75 i player pików i zrobienia z tego na przykład tego Ruda Hulita 94, no karta mocarnie grywalna, albo nawet tego Eusebio 94, co tu jeszcze ciekawego jest do zrobienia, bo w sumie nie zaglądałem w te ikony no jest Hulit, jest Eusebio i, i to chyba tyle z takich ciekawszych kart, nie? Któ które byśmy mogli zrobić, no właśnie, no to tyle ewentualnie jeszcze tego Puskasza, nie? Ale ale byśmy zrobili tego Hulita byśmy zrobili tego Eusebio może za to, co z tych wypadnie paczek i pików z tego gra no bo poważnie Wam mówię, widzowie, wydaje mi się, że jeżeli wydalibyśmy te 400 tysięcy na rzadkie karty, zgrindowali te paczki, z tego co by wypadało, robili player piki, bo w klubie mamy naprawdę dużo kart złotych zwykłych, więc, więc tego raczej nam nie powinno brakować do pików. To, to możemy się zmieścić w tych 400 tysiącach z tym Hulitem. Ja naprawdę nie żartuję. Także jeżeli chcecie to zobaczyć, to napiszcie w komentarzu, że chcielibyście takiego streamka. Kiedybyśmy jak coś go odpalili, myślę, że we wtorek po południu można by było coś takiego zrobić, bo, bo, bo dlaczego nie? No a ja w tym momencie zabieram się zakończenie tego player picka. Trzeba tylko tego przestawić tu, tego przestawić tu. No i mamy i otwieramy. Czy będzie 87, plus i czy zrobimy. Robimy kolejnego Picasa w tym materiale. Uwaga, uwaga. Sprawdźmy to. Jest to na li 95. O, wrócił do nas, bo go przepaliliśmy o barelle. Także robimy kolejnego player pika widzowie. Kolejny player Picasso w tym momencie jest odbierany. I czy będzie kolejne 87 plus? I czy zrobimy jeszcze jednego? No takiej sytuacji jeszcze widzowie nie mieliśmy w żadnym materiale, żeby oddało na koniec odcinka. Dwie karty powyżej 87, ale w tym momencie się to dzieje. Czyli robimy trzeciego player pika. No, jak ktoś pisał, że legenda głosi, że z player pika na koniec odcinka odda, to, to, to może napiszemy nową legendę, że niemożliwe jest to, żeby z tego player pika nie oddało. No ale... W tym momencie musimy przepalić kolejne złote karty. Trzeba to ułożyć do zgrania. No i czy będzie trzecia karta powyżej 87? I czy będzie czwarty player pick dla widza na koniec odcinka robiony? No to, to już byłby hit totalny. Ale sprawdźmy to, bo istnieje prawdopodobieństwo, że się to uda. No, kawani 85. Niestety nie, niestety nie ma czwartego pika, ale 85 i tak nieźle, nie? I tak nieźle. No, ale w tym materiale to by było widzowie. Na tyle, zostawiajcie łapki, jeżeli chcecie zobaczyć tego Optimuska 93. Oraz, jeżeli film się podoba, subskrybujcie, żeby nie przegapić kolejnych, a ja się z wami. A jednak to jeszcze nie koniec, bo dla tych widzów, co zostali do końca, mam bonusowe paczki. Bez przedłużania otwieramy pierwszą. 85 plus razy 10 trafiamy tutaj urodzinowego Firmino, pewnie zapytacie skąd mam takie paczki, a no, na drugie konto sobie wszedłem stare moje i sobie trochę tego porobimy jeszcze, poza tym Cross, Lodi, Neumajer, no dobra ujdzie, ujdzie, zawiniemy i przepalamy kolejne karty na kolejne paczki i piki, bo jeszcze hero pika zrobimy więc, więc będzie grubo kolejne paczuszki mam dla widza, kilka wymiennych, takich o, potrzebuję kart, żeby przepalać je dalej, bo nie mam żadnych 80 overalla na tym końcu się nawet same są albo 85 plus albo minus 78 więc przydałoby się żeby coś tu wpadło no jak wpadnie to pokażę a za tymi wymiennymi paczkami czeka na nas paczuszka 90 plus razy 7 mamy paczuszkę 90 plus razy 7 otwórzmy może na tym końcu coś grywalnego wpadnie bo czasem sobie tutaj wejdę pograć karta team of the season. Znowu Nunes Nie, tym razem Suarez, 96, czyli jest szansa na jakiegoś Neymara, Viniciusza, coś takiego? Nie, ale jest też ten Nunez, no spoko, jest ten Cole, 92, no ale, no te karty i tak pójdą teraz do przepałki kolejnej, nie? Wypalamy ostatni skład na pika Hero Shifter no i może odda nam jakiegoś ciekawego Ginolę, może chociaż Dinatale, może coś innego, sprawdźmy. Co tutaj znajdziemy? A to jest jedno, jeden z trzech shapeshifterów lub kapitanów. Dobra, dobra, to mogą być też kapitanowie. Ale może jakiś soczysty, dobry dropik, no key Hill. No ok no heal tu musimy wziąć. Nic ciekawszego nie ma. W tym momencie przepalamy kolejne karty na kolejnego player pika Shapeshifter. Będzie to player pick 94, plus jeden z pięciu. Jeden z czterech, przepraszam. Więc może wypaść Ronaldo, Messi, Grinola, Wszystko może być tu, ale co będzie? Sprawdzajmy. Uwaga, uwaga, uwaga. Obama Young. No dobra, ten Obama Yang jest spoko, kosztuje mniej więcej 100 tysięcy, 150, no okej, okay. na pewno nim nie zagram, ale no dobra, no, ale przynajmniej zrobiliśmy, zorientuję się jeszcze czy jest coś jeszcze do zrobienia. Nie, no nic ciekawego widzowie już nie ma, także definitywnie to już koniec tego filmu, dzięki tym co zostali do samego końca macie bonusik yo.